popełnienia przestępstwa. My tu mówimy, proszę Państwa, o tym występie Golgota. Ja mówię tym wyznawcom papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej, żeby oni zło dobrem zwyciężali, bo tutaj chodzi o to, że ten facet, co teraz gada, żeby wykupić bilety, żeby wejściówki i to wszystko, i żeby spektakl odgrywał się w pustej sali. Zło złem, a to ma być zło dobrem, no ale rządzi nie daje Ducha Świętego, kato, proszę Państwa, żeby znawcy papieża katolicy wiedzieli, że palenie Biblii w przeszłości, w średniowieczu było złem, że palenie ludzi w przeszłości, w średniowieczu, że to wszystko było złem, to przecież są straszne dzieje, ja to upajam się, jak czytam fakty i mity, zresztą Lucjan Milka na Ochocie, to jako świadek Jehowy to składa fakty i mity, czyta, że te czasy średniowieczne strasznie ciekawe były, w sensie takim, że jak można było być takim ciemnym typem. I no, cały ten kościół teraz, który zmaga się z pedofilią w kościele. Może, proszę Państwa, dajmy powietrze. Więcej powietrza. Saskiej. Dajmy powietrza więcej. Czyli, proszę Państwa, Radio Tok FM Ekstra. Oglądaj nas o youtube.com. Wisiolandia, LKZ Cielka, Cinderella, LKZ Cielka, Felicja Boska. Felicja Boska. Dwa wyrazy. Drugi wyraz. 2E. Felicja Boska. Felicja Boska. Felicja Boska. Felicja Boska. Ujawniania się też na ostatni czasie. Arogancja z tymi z Berlina, wyrządzących z obywateli, z mieszkańców Polski, Berlina, całego państwa i realizowanie tych wyłącznie własnych interesów. Pytanie, w czyim interesie jest realizacja tego rodzaju spektaklu w Polsce? W czyim interesie jest niszczenie, dłużenie podwaliń tysiącletnich w historii państwa polskiego, przecież bez chrześcijaństwa tej historii by nie było, a tego rodzaju sztuki, tego rodzaju spektakle, to mają wydarzyć się podwaliny być może. Może właśnie mogą sprawdzić, to bardzo przydać trochę. Ja się dziwię, to przesuwa, że jak stworzenie szkoły, no właśnie racji, że państwo i tylko teoretycznie. Być może właśnie tak, że państwo jest tylko teoretycznie, ale jeśli istnieje na rynku, to idzie uczniowie obywatele i w ten sposób spróbując tego rodzaju sztukę, i zatrzymując osoby, które się na to gotowe, próbuje się ten naród zniszczyć, próbuje to się wykorzenić i nie dosyć, że już rządzący mają świadomość tego, że państwo, te instytucje tutaj to stara się, teraz te instytucje tego upolegającego państwa starają się zniszczyć społeczność obywatelską, starają się zniszczyć tak, tak, już jestem. Radio Tok FM Ekstra. Witamy Państwa serdecznie. Radio Tok FM Ekstra. Tak, tak, już jestem. Witamy Państwa serdecznie. Aresztuje takie osoby. To byłaby sytuacja bez konsekwencji, sytuacja nie do wyobrażenia. Ja mam jednak nadzieję, że jutro się kitali, że gorące protesty, które będą płynęły z całej Polski, bo ja uważam, że lekcją tego Bydgoszczy powinniśmy całą Polską przedstawić, że te protesty zahapują władze Bydgoszczy. Już nie mówię o tym, że mam nadzieję, że sytuacja z zatrzymaniami jest pewnym nieporozumieniem za tysiąc kilku minut, kilkudziesięciu zostanie wyjaśniona, bo jeżeli nie, to znaczyłoby to jedno. Nie idźcie w piątek bo nie idźcie w piątek do Bydgoszczy, bo was wszystkich zatrzymamy i trzeba takiej władzy dać przykład, że nie mam obawiali. Zatrzymani będziemy obawiali się represji, bo my będziemy bronili wartości, które są dla nas cenne i tym gremialnym będziemy stawiali, stawali w obronie na tym wartości, które są dla nas. Tak, czy Bydgoszcz jest chyba najwierniejsza niż Poznań, a zresztą to nie chodzi tylko o mieszkańców. Także troszeczkę powietrza straci południe. Po tych aferach, po tych, proszę Państwa, cały dzień Żydzi to mogą mówić o tym, cały dzień, miast i na te, które są to duże województwo, które pozorą i naprawdę potem, bo sobie z tego województwa, ale także gościnnych mogą przyjechać i wesprzeć. Dzisiaj w Bydgoszcz przedstaw nawałem antychrześcijaństwa, nawałem sił, które są zniszczyć chrześcijaństwo. Dzisiaj będziemy zapisać i będziemy bronić naszej wiary w Bydgoszczy, żeby i apeluję tutaj do wszystkich, bo jeżeli tego nie zrobimy w Bydgoszczy, jeżeli nie obronimy Bydgoszczy, tak jak wcześniej nie obroniliśmy Poznań, to za chwilę tego rodzaju sztuki, tego rodzaju akcje mogą pojawiać się w każdym miejscu i tym będziemy zakładnie, żeby to wszystko działać. Dzisiaj jest jeszcze szansa, żeby obronić wartości dla nas. Dziękuję bardzo, panie pośle, będziemy wracać jeszcze każdego dnia.
do tego tematu, żeby nie dopuścić, udało się poznać, myślę, że również tam będzie wszystko w porządku, ale trzeba przydać. Dziękuję panu naszym gościom, profesor Bartosz Kozmanowski, szczerze, dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję za wysłuchany udział w audycji Aktualności Dnia. Zapraszamy po godzinie 16. Felicja Bosk. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie dzisiaj Państwa po całkiem świętym 24 czerwca 2014. W Polsce 8 minut po godzinie 14. Także jesteśmy w Polsce, cały czas w Polsce, 8 po 14, nawet w nocy. Warto słuchać Radia Maryja, nawet w nocy. No przynajmniej uczciwie podają czas w Polsce, bo oni to ciągle się pod Ameryką, przychodzą pod Mormonów. Ja mówię, od kiedy Mormoni w papieża wierzą? Nie wierzą. Prokuratura ma postawić mu zarzuty. Ugnie oficjalnych informacji wynika, że chodzi o pochodzącego z Lublina po rozpadaczce tzw. Czarnej Biedronki. Pod koniec 2013 roku kupiłem 40% udziału w składzie Werna PL. Stanował też inwestycje za granicą. W sprawie Marka F. i Sławów Węgla KKPL pojawia się wątek interesów z Rosjanami. W cyrkowej rozmowie z kursem biznesu F. mówił o rosyjskich możliwościach przejęcia polskich firm w sektorze węglowym. Spowodowałoby to bankructwo polskich kopalń. Planeta miała uniemożliwić tzw. afera taśmowa Rosjan przez kopalnie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje rodzinom wielodzietnym m.in. zniżki na drogie garnitury i biżuterię. O rozczarowaniu ogólnopolską kartą dużej rodziny napisał dziś jeden z dzienników. Karta miała ułatwić życie rodzinom wielodzietnym. Pokazuje się jednego, że wprowadza zniżki, z których nikt nie będzie korzystał. Ojciec czworga dzieci przyznaje w dzienniku, że z niecierpliwością czekał na wprowadzenie karty. Rozczarował się, kiedy okazało się, że według urzędników rodziny wielodzietne robią zakupy w sieci delikatesów Alma, ubierają się w biskuli i noszą biżuterię od kruka. Takie m.in. zniżki zaproponowało ministerstwo. Ekonomista Zbigniew Kuźniec mówi, że rząd całkowicie oderwał się od rzeczywistości i nie odpowiada na prawdziwe potrzeby wielodzietnych rodzin. To oznacza, że rządzący oderwali się kompletnie od realiów. Nie wiedzą, że rodziny wielodzietne to są niestety w Polsce rodziny często najuboższe, które tak naprawdę oczekują wsparcia. Także widzicie Państwo. I ewentualnie usług związanych z mieszkalnictwem. Te propozycje natomiast to są propozycje adresowane do rodzin średniozamożnych albo dla tych najbogatszych. One kupują tego rodzaju sklepach, więc jest to jakieś gigantyczne nieporozumienie. Co więcej, jeżeli chodzi o te ulgi dla rodzin wielodzietnych, to tak naprawdę to zostało zepchnięte na samorządy. Ta propozycja rządowa ma te propozycje samorządowe uzupełniać, ale widać, że ona jest kompletnie absurdalna. Więcej informacji o zniżkach proponowanych przez ministerstwo znajdą Państwo na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina. Założenie pakietu kolejkowego przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia to czysty PR i fikcja, alarmują posłowie PiS. Wcześniej procedowane są ustawy dotyczące pakietu kolejkowego, m.in. ustawa mówiąca o przedłużeniu szpitalom i przychodniom o kolejne 3 lata możliwości informatyzacji. Posłowie PiS alarmują, że to uniemożliwi realizację pakietu. Procedowana jest także ustawa implementująca dyrektywę o leczeniu transgranicznym. Ma być w niej ustalony limit finansowania świadczeń przez NFZ. Ma to związek z poważnymi problemami finansowymi produktów. W rzeczywistości pacjenci nie mogą korzystać z zaproponowanych przez resort rozwiązań, a kolejki wcale się nie zmniejszają, mówi poseł Anna Zalewska.
Tylko w Anglo-Ameryce Białystok, proszę Państwa, nie ma kolejek tam. Pamiętam, do stomatologa, jak chodziłam, to od razu 2-3 fotele, tylko aby był wolny ten dzisiejsza, mówiąca o przedłużeniu szpitalom i przychodniom o kolejne 3 lata możliwości informatyzacji, to w żaden sposób nie zrealizujemy pakietu kolejkowego, który zakłada, że będziemy tego pacjenta widzieć wszędzie. Także widzicie Państwo, nie dubluje się bieda polska. Także tu nie ma Ameryki, nie ma żadnych mormonów, nie ma prawosławnych, bo oni tutaj swego czasu chcieli tych prawosławnych podragać, że są lepsi. No ale przecież gdyby zawsze papieża, sami katolicy też gałąź, na której siedzą, podcinają, no bo jeżeli chcą powykupywać na ten występ, proszę Państwa, na Maltę, proszę Państwa, bilety wszystkie, żeby był występ przy pustej publiczności, to i tak ten występ ktoś ogląda, złe duchy oglądają, po co to robić? Nie walczyć cieleśnie ze złem, to trzeba, żebyście wcześniej wiedzieli, przecież tak samo jak i Żydzi, że no katolicy, Żydzi. Państwo zobaczą, myśleli, że Jezus Chrystus to cieleśnie wyzwoli naród żydowski spod jarzma rzymskiego, zaboru rzymskiego, ale Jezus nie po to przyszedł. Dzisiaj mówimy, proszę Państwa, przy 24 czerwca 2014 o tym, że Jezus Chrystus siedzi w niebie na tronie, o tym, że Jezus Chrystus jest królem, że Jezus Chrystus siedzi w niebie jako duchowy król królestwa przyszłego. Oczywiście, że to będzie dotyczyło ziemi, no ale nie tego czasu. To jest wszystko kwestia czasu. Jak Bóg usunie złe religie i złych królów, no to więc mówię, że religie złe będą zniszczone w ucisku wielkim, a królowie źli będą zniszczeni w Armagedonie. No. Jahwe, Jehowa zastępów, tę walkę przedsięweźmie, proszę Państwa, z polityką, z królami złymi, ze złem ogólnie, które jest, dominuje, jest na świecie, ze złem. Także pozdrawiamy, Biblię czytać, Biblię trzeba czytać, Biblię trzeba czytać. No i buziaczki, buziaczki. Także serdecznie. Wniesienie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i oddalenie apelacji prokuratora i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Wesela bezalkoholowe, 20-lecie wesela. Także, ale katolicy piją alkohol. Proszę to kręcić tutaj, tylko mormoni nie piją alkohol, nawet kawy nie piją, herbaty nie piją. Także, proszę Państwa, no mormoni są bliżsi prawdy, ale dopóki ludzie będą agresywni i oczy będą chcieli wydrapać bliźniemu swemu, to też jest źle, bo tam na tej sapieżyńskiej pamiętam, że ci bezdomni katolicy, to oni mają takie pazury, nie? To chcieliby tam niejednemu oczy wydrapać. Wydrapują sobie oczy. Nie wolno oczu wydrapywać. No i jest problem pedofilii w kościele. Z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym modlą się przekazanie wyrzucili, imię Jahwe wyrzucili, także proszę na to jeszcze tak. Jest wybudowana w stanie surowym. Teraz skończone są prace na kopule. Pracujemy wewnątrz kaplicy pamięci, w której będą umieszczone nazwiska Polaków ratujących podczas II wojny światowej Żydów w naszej ojczyźnie. Już jest biały marmurowy ołtarz do tej kaplicy i biała marmurowa statua niepokonanej, zrobione w Wietnamie. Są wykonane w tombaku w złotym kolorze cztery duże anioły do tej kaplicy. Także, proszę Państwa, oni to swoje, prawda? Także gdy oni już o bałwochwalstwie zaczynają gadać, katolicy, to my ich wyłączamy.